na co. Gdyby tutaj był taki przypadek zachodził, jak w przypadku kardynała Berg, to bym powiedział, że ksiądz Jacek po prostu zapomniał sobie ten fakt. Natomiast zdarzenie z lipca tego roku, kiedy ksiądz Jacek pisze, to dalej ten wpis tam jest. Że się nie utożsamia z grupą, która idzie do Gieczwałda. Tą grupą jesteśmy. My idziemy w pielgrzymce, spoceni, zmęczeni. Gorąc jest. A ten za przeproszeniem tyłka nie ruszy. Nigdy w pielgrzymce, bo by się okazało, że pod Bałęby też śmierdzi. Jak się spoci, to na plecach zostają takie białe ślady. I to jest sól bałębowa z organizmu Bałęby. To się na pielgrzymkę nie uda. A co jakby buty zdjął? Też śmierdzą. Więc nie róbcie z siebie posągów. Święto Narodzenia Matki Najświętszej, do was to mówię. Bośmy wczoraj widzieli kolejny posąg na glinionych nogach. Grzegorz Braun. Żyd czy nie Żyd? Ochrzczony, no to nie Żyd. I szczęść Boże mówi. I nie porównuj, że to może być drugi Wałęsa, bo miarę zaniżasz. To jest jak Jan Paweł, ta skala. Kto nie wie, o co chodzi, skończył się film, jest kolejka ludzi, którzy stoją do pana Grzegorza. Jedni mają plakacik, inni mają coś tam, niech podpisze. W tym momencie pan Grzegorz szuka pisaka, żeby podpisywać. Inni mają te takie foldery, inni idą sobie selfie zrobić, a inni przychodzą gaśnicę. Także pan Grzegorz podpisuje, wyobraźcie sobie, europoseł podpisujący gaśnicę. Co to się okazuje, że to był happening z tymi, że na tej puli, że tak powiem, zostaje europosłem. Oglądamy film w Gieczwałdzie. Nie zaczyna się modlitwą, nie kończy się modlitwą. Jestem jako ksiądz. Sutannie. Pan Skalik mnie wita jako księdza. Każe mi się przesunąć o jedno czy o dwa miejsca jako księdzu. Stoimy w kolejce. Ja chcę panu Grzegorzowi uczciwie podziękować za film. Ogromnie cenny. Ogromnie cenny dla nas, lekcja geopolityki, każdemu z nas Polaków potrzebna. Byłem świadkiem w księgarni Sursum Corda lat temu, będzie, nie wiem, 6, 5, 7. A Grzegorz opowiedział, że chce się zabrać za ten film. Już wtedy chyba był parlamentarzystą. No to się modliłem, żeby pogodził to, bo wybrał życie polityka. Pan Bóg dał łaskę, zrealizował film. Idę podziękować. Mam jedno słowo. Bardzo dziękuję za film i żeby przyniósł owoc. Jaki owoc? Jeżeli wezwaniem ze spotkania jest zbudowanie 150 kapliczek, bo pan Skalik już u siebie buduje, i żebyśmy za 3 lata się w Gieczwałdzie pojawili, żebyśmy mogli się policzyć. To pytanie, po co się tam mamy pojawiać na 150-lecie objawień Matki Najświętszej, jeżeli dzisiaj nie spowiadane, powiedziane, na jaką mszę tam mamy iść? Na nową? Do stoła, pożarcie na 150-lecie objawień Matki Najświętszej w Gieczwałdzie. Dziękuję serdecznie. Zaczekam innym razem. Stoimy w kolejce. Chcę panu Grzegorzowi podziękować. Jedna czy dwie osoby przede mną. Widzę, pan Grzegorz Braun łapie mnie wzrokiem. Odchodzą te osoby przede mną. Ja podchodzę. Stajnik będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Grzegorz odpowiedział. I teraz jest ktoś z czcigodnych wiernych nagrał filmik. Nie zdążyłem żadnego słowa powiedzieć. Pan Grzegorz do mnie kieruje słowa potwarz i obmowy. Są rzeczą, dwa razy to mówi, są rzeczą, są naganą, ale łajdactwem. Po świecku, a po katolicku grzechem. I potem jeszcze raz to samo mówi, bo któryś tam z pań się włącza. Powtórzę jeszcze raz, pan Grzegorz, że obmowa i potwarz jest łajdactwem, a jest po katolicku grzechem. I to wszystko, że tak powiem, idź z Bogiem, bracie. I bracie się do mnie zwraca. Bracie, bracie. Czyli wydać wyznaje religię posoborowia, tak jak ksiądz Grzegorz Śniadoch i tak dalej. Te decyzje tego za przeproszeniem, tej kanalii z Rzymu, Bergoglia, dla niego są wiążące.
Taką ma wiarę ten człowiek. Więc mówię, panie Grzegorzu, przyszedłem, nie, to, czy mógł pan choć jedną rzecz wskazać? Pożegnał mnie bez słowa, nie podał ręki. Szczęśliwie było to już na koniec. Nie było za wielu ludzi, więc nie miało wymiaru takiego skandalu przy wszystkim. Prawdopodobnie pan Grzegorz był przygotowany, że ktoś wcześniej uprzedził, że będę, że mogę być na tym filmie. Wcześniej, zanim szedłem do pana Grzegorza, szedł pan Rafał Mosakowski, szedł z grobową miną, przeszedł obok mnie. Byłem tak jak pani tutaj w drugim rzędzie. Najpierw mnie wzrokiem złapał, a później wzrok, iż przeszedł, już żadnej reakcji. Człowiek, który jak mnie zapraszał, żebym poświęcił tam kaplicę w tym studiu, mówi, ja zawsze wam mówię, że ksiądz Michał Woźnicki mówi nam prawdę. Widzimy, po co to mówi. A tam siedziały takie szemrane towarzystwo. Warszawski, salonik warszawski, przebranych za tradycję katolicką. Nie róbcie z siebie monumentów, narodzenie Matki Najświętszej. Nie chciejcie sobie historii przypisywać albo wymazywać. Mamy ją taką, jaką mamy. Jak pan Grzegorz tak postępuje ze mną, cały film staje pod jednym wielkim znakiem zapytania. To jest rzetelność dokumentalisty, czy to jest rzetelność polityka, który ten film robi, żeby zaangażować religię do celów politycznych. Jakich? Za 3 lata zbierzmy się w Gierszfałdzie, żeby się policzyć. Cośmy się już liczyli raz za Wojtyły, na Błoniach, 2 miliony. 79 rok i potem, jak ostatni raz był, 2002. No i co z tego? Na kim szy tam byliśmy? Ja też byłem, akurat nie w tych latach. I po co? Po co ta farsa? Nie porównywaj pana Grzegorza z Wałęsą. Bo Bogu ubliżasz, nie te talenty. To jest wymiar Jana Pawła, Wojtyły, heretyka. Gdzie mu największą szkodę ktoś zrobił, że jak nie miał doktoratu, to nie powinien w Polsce mieć prawa wykładów na kulu jako doktor. A potem habilitacji itp. itd. Rzecz jest, że takich ludzi nie przystosujesz, nie przystopujesz, dlatego że ich talenty przerastają twoje. Zanim ty zauważyłeś, oni wszystko widzieli, ocenili i już mają poemat gotowy. Więc nam się zmodlić za tego człowieka, biednego, który jest mężem i ojcem, pan Grzegorz Braun, a jest nieuczciwy i na usprawiedliwienie ma i nie wiesz, ja też nie wiem, jakie mu słowa ktoś powiedział na mnie. Ale jeżeli się zwraca do mnie bracie z upomnieniem braterskim, to sobie, że tak powiem, przygotował, powinien tam przy nim ktoś stać, że przygotował sobie, że tak powiem, scenkę, tak jak z Hanukami sobie przygotował scenkę, to przygotował sobie scenkę z księdzem Michałem Woźnickim. Też rozumiem, dlaczego się do mnie pan Marcin Gach zgłosi, a pani Maria Czech, pani Marta Czech już nie. Pan Marcin Gach, bo jest uczciwy, a pani Marta Czech, jak weszła ze studentów, których miałem wtedy, tamtego czasu, we Wrocławiu, w Chorebie. Bo już weszła w oddziaływanie politycznych hien. I nie mówicie, żebyś na tego człowieka nie głosował, jak w ogóle będziesz głosować. Mówię ci, że życie wygląda inaczej pod spodem niż na wierzchu, a my mamy żyć wzorem Matki Najświętszej. Mamy być tak, tak, nie, nie. A co nadto jest od złego pochodzi, a nie traktować siebie jak ksiądz Jacek Bałęba, że będzie jak ksiądz Michał Woźnicki, to lepiej nie wspominać i nie napisze, bo powinien napisać, dlaczego klękał mnie, prosił o błogosławieństwo, a że dziś już by tego nie zrobił. Dlaczego? Co ksiądz Michał takiego zrobił? Są zbrodnie na własnej duszy. I to są ludzie, którzy postępują w imię Jezusa Chrystusa, a niszczą własną duszę. Ksiądz Jacek mnie spowiadał, a niszczy swoją duszę. Mnie upominał, o mnie się boi, robi zbrodnie na swojej duszy. Pan Braun też. Oprócz tego, że kiedyś był reżyserem, dzisiaj jest politykiem, to wie o sobie, z wiary to ma, że jest dzieckiem Bożym i nie ma prawa na ten sposób się wobec mnie jako kapłana zachować. Jeżeli zrobiłem rzeczy, które zrobiłem, to nie jestem, a on uważa, że zrobiłem, to nie jestem dla niego bratem.
przede wszystkim był na tym filmie jako reżyser i europoseł. Nie ma prawa do takich, za przeproszeniem, zagrywek i drugich, za przeproszeniem, chanukowych świec, jak w Sejmie. Bo znaczy, że wszystko dla tego człowieka jest filmem, ustawką, żeby ludzie widzieli, słupki były. To jest JP2, to jest ta miara. Ludziom się przypodobać, czy to się Bogu podoba? Nie! Nie wiem, co rozumiesz z tego, co ci mówię. Ja tobie mówię, nie rób z siebie fasady, pomnika, to Bóg cię uczynie pięknym, to Matka Najświętsza uprosi ci łaskę, że będziesz cały lśnieć, cała lśnieć, ale nie odgrywaj scenek przed drugim człowiekiem, świątobliwego męża, świątobliwej żony, mamusi, dziecka, jako dziecko też tak nie rób przed rodzicami, przed matką, że przed matką inaczej, a przed koleżankami inaczej. Zaczniecie krzywdzić swoje serce, jak będziecie pobożni. Będziecie robić jeszcze raz tak, jak ksiądz Jacek Bałęba. Ksiądz Michał, nie lubię księdza Michała. Zdenerwował mnie, że powiedział o mnie, że jestem typem homoseksualnym. No a nie jest ksiądz Jacek, to popatrz. Witam Państwa serdecznie. Kontynuacja, drodzy Państwo, po 2 godzinach patologii. Pani Anno, no chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Tak, tak, nie, nie, to były słowa tutaj wypowiedziane. Coś, czego on się nie stosuje. Płaczka czosnkowa została niedoceniona. W związku z tym wylewa żale. Proszę zwrócić uwagę, to było 2 godziny po. Czyli wszystko było pięknie, chwalenie swojego pana. Po 2 godzinach, czyli zupełnie odwrotność, prawda? Przejrzał materiały i doszedł do wniosku, że jego ego zostało naruszone. Zwyczajnie nie został w odpowiedni sposób dostrzeżony za swoje zasługi czosnkowe. Muszę panu przerwać. Nie. Wróć. Panie Wojtku, nie jest po 2 godzinach my komentujemy od pierwszego naszego filmu, który skomentowaliśmy z wczorajszej pielgrzymki. I po drodze, wychodząc już z Gieczwałtu, ten filmik, który skomentowaliśmy, on był na nim zadowolony, on gadał zupełnie co innego. Wrócili do domu, przespał się. Ktoś też pytał wtedy, czy ktoś nagrał to... Pani Anno. Jego powitanie, przywitanie... Pani Anno, o tym mówię. To nie chodzi o nasze nagranie, tu chodzi o jego. No to jest różnica nocy. Przemyślał to w nocy i rano dzisiaj, znaczy w południe na mszy już mówił coś dobrze. Innego niż wczoraj. Pani Janno, dobrze, niech będzie noc. Przypominam, co wcześniej zrobił, w jaki sposób go wyeksponował, to żeśmy pokazali. Dopiero co. Teraz jest druga część, gdzie sobie przemyślał. Niech będzie nawet i północy, bo ja tego nie śledzę. Niech będzie północy. Jest kolejność, prawda? Jest mu oddana cześć. On mówi tak, tak, nie, nie. A tego się nie stosuje, bo nie jest księdzem. Następnie ma pretensje do niego, że go nie dostrzegł. Że go zlekceważył. Więc, drodzy Państwo, te rzeczy to się mówi bezpośrednio na bieżąco. To się go nie wychwala zaraz po. A on po nocy, gdzie nastąpiła analiza, doszedł do wniosku, że jego ego zostało naruszone. Ty płaczko czosnkowa, ty nie masz wstydu. To przepraszam, ja już wcześniej mówiłem. On nie wie, co to jest poczucie wstydu. To było pokazanie jeszcze gorszego czegoś. Ja bym powiedział jedną rzecz. Ty nawet nie masz mentalności małpy. Małpy. Dosłownie. Nie dostałeś banana za swoje zasługi czosnkowe w stosunku do Szczęść Boże? To, żeś się popłakał z tego powodu i twoje żale wynikają tylko i wyłącznie dlatego, że nie usiadłeś obok Szczęść Boże, że nie wysłuchał cię, że nie podał ci ręki. Jak to jest możliwe, drodzy Państwo? Kim to coś jest, skoro przekłada wszystko ponad własne ego? Rozumiecie?
Dla mnie jest to całkowicie jasny przekaz. Gdyby, szczęść Boże, mu podał rękę, drodzy Państwo, to codziennie przez miesiąc czasu byście mieli szczęść Boże, niech żyje szczęść Boże. Tak by było. Ale ponieważ w czysty, cząstkowy sposób szczęść Boże go załatwił, no to chłopczyku, przypominam ci, ty przygłupie jeden, że teraz być może będziesz miał drzwi otwarte, to co powiedziałem, do szpitala psychiatrycznego. Proste? Proste. Ale ja uważam, że to może być jeszcze następne dno. Jedno jest pewne. Mentalność twoja jest gorsza od małpi, tej najbardziej złośliwej. Wszystko, pani Janno, co mam do powiedzenia. Ja jestem ciekawa, czemu nie wybuchł wczoraj tak na tej pielgrzymce w tym lesie? Czemu mówił wczoraj zupełnie co innego, a dzisiaj wybuchł? Bo był podniecony. Bo był podniecony, pani Janno, wielkością swojego pana. Rozumie pani? Był podniecony. Nie doszło do niego lekceważenie z jego strony. Wszystko. No właśnie, może ta osoba, co to nagrała, może zobaczył film na spokojnie w domu i ta narracja się zmieniła. No cóż, chciałoby się powiedzieć za późno, Wacia. Tak powinieneś mówić zawsze, ale tak nie mówiłeś. Pan Żobrody ci powiedział, że to jest, użył tu takich słów do niego, że to jest okropne, potwarz, obmowa i łajdactwo, a po katolicku to jest grzech. Także no, trzeba się liczyć z tym, że tych słów też użyję do takich ludzi jak ja. Przecież to jest potwarz, że ja śmiem niewydrapanemu, każdy widzi jaki jest niewydrapany, a ja mu śmiem wmawiać, że on jest niewydrapany. To jest potwarz, panie Wojtku. Rozumie pan? Tak, tak. To jest potwarz. To czym on się różni od takiego kaca z Izraela i innych, którzy to tak samo reagują? Powiedz Żydowi, że przepraszam, niewydrapanemu, że jest niewydrapany, to jest potwarz. No jaka potwarz? Powinien być dumny ze swojego pochodzenia, a to jest potwarz. Pani Janno. Obmowa i łajdactwo. No ale jak już te się wyczerpały ładunki, to jest grzech. Grzech, grzeszę panie Wojtku, bo nazywam po imieniu pochodzenie pana niewydrapanego. To jest grzech. To jest czysty judorealizm. Ciskać swoim frajerom. To jest... frajerom, że grzeszą, że widzą niewydrapanego. To jest czysty judorealizm. I to wszystko. Natomiast... Woźnicki był niespełniony w swojej ocenie oczywiście jego orędownikiem i być może zostanie, zobaczymy. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, że to co mówiliśmy już nieraz panią Janną, że czosnek ma to do siebie, że zbyt duży serwinistów, takich jak to coś, traktuje się w taki sposób. Rozumiecie? Zbyt dużych serwinistów. W związku z tym tutaj on śmie jeszcze cokolwiek mówić, płakać na niego, gdzie wcześniej mu oddawał hołdy? To się w głowie nie mieści. Ale panie Wojtku. Powiem panie szczerze, że mnie by nawet, ja bym nie chciał nawet na niego napluć. Wie pani co? Naprawdę. Nie chciałbym na niego napluć. Na to coś... co się nazywa księdzem. To, nie no, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Gdybyś ty w ogóle miał chociaż to minimum czegokolwiek, to ty byś gęby już nie otworzył po tym wszystkim. A ty śmiesz jeszcze płakać? No to jest dokładnie to samo, pani Janno, co pluł na ludzi, którzy szli za nim w swojej nieświadomości, a później... Gdy go opuścili za to dziadostwo, to zaczął za nimi tęsknić wręcz. W ogóle, ty psychopato, ty. Ty psychopato. Ty się faktycznie nadajesz tylko i wyłącznie w kartan bezpieczeństwa.
Wszystko. Abstrahując od tego, komu służysz, kim jesteś, najgorszą plugową gnidą, jaką ja w życiu widziałem. To ci mówię prosto. Bo mam wroga, mam wroga. Mam zdrajcę, ale ty masz pretensje do tego, że za mało smarowałeś, że za dużo smarowałeś, przepraszam, mu dupsko, a on nawet się nie docenił. No to jest tak obrzydliwe, pani Janno, ale to jest tak obrzydliwe, że lać się. Bez przystanku. Dosłownie. Do wyczerpania. W życiu nie widziałem takiej łachudry. Nie chcę, pani Janno, jednego więcej słowa na temat tego dziadostwa, zapszaństwa, ścierwa mówić. Wszystko. Myślę, że ta zmiana, ta dwubiegunowe zachowanie, wczoraj czasy, dzisiaj zły, wynika z tego, że go oceniał z odczuć takich bycia. Natomiast nie widział siebie z boku. Bo ja wiem, że tam kogoś pytał, czy to nagrał. Więc jak ta osoba nagrała i z boku się pewnie zobaczył, jak wyglądało to pogardzanie nim, to mogło to dotrzeć do niego i go zaboleć. Stąd wyzwoliła się taka lawina, bo to jest lawina 10 minut prawdy, można powiedzieć, w bólu, wypłakanej, tak, jak te płaczki na grobach za pieniądze, to on tu płacze chyba jednak prawdziwie. Płacze jak te niewydrapane, tylko za darmo teraz. Za darmo i na darmo. Na darmo, Woźnicki. Na darmo. Tak się kończy miłość z niewydrapanymi. Pan Sławek Marczewski to przeszedł na własnej skórze, że tak powiem. I inni też, którzy się tam nawet nie przyznają. Tak się kończy miłość. Pani Janno. Ja miłość do niewydrapanego tak się skończyła dla Woźnickiego. I tyle. Powiedział tu coś takiego, że Ryżobrody robi zbrodnie na swojej duszy. On się tu martwi o jego duszę, każe nam się za niego modlić. Nie, Woźnicki. On nie robi zbrodni na swojej duszy, bo to by było małe piwko. Małe piwko. On robi zbrodnie na duszy wielu Polaków. I ty dobrze o tym wiesz, bo robi taką samą jak jego wujek Lolek. A to jest różnica. Zbrodnia i odpowiedzialność za swoją duszę, a odpowiedzialność za miliony, tysiące i tak dalej. Także zabolało, tak, tu krzyczał reżyser, europoseł, nie ma prawa do takich zagrywek, proszę bardzo. U film, taka sama ustawka, jak i to, co było z Gaśnicą, no nagle dotarła Gaśnica, tak to był tam i z Zakrzewskim, i z Mrockiem, i poszedł tam, i stał na końcu, i tak dalej. Do wczoraj chwalił Złotego Cielca. Dziś mówi, że to Złoty Cielec. No, naprawdę. Pani Janno. Naprawdę, pani Wojciech, nie wiem, czy to w ogóle komentuje. Pani Janno, kończmy, bo się spawiłuje. Nie dostał zapłaty za lizanie czosnkowej dupy. Wszystko na temat. Po co? Naprawdę się spawiłuje, pani Janno. Kończmy. Ja myślę, jeszcze panie Wojtku, to moment, to niech pan odleci troszkę myślami, a ja to jeszcze powiem parę rzeczy. Skalik kazał mi się przesunąć o dwa miejsca. Zobaczcie, ja takie szczegóły tu szukam. Dla niego to była obraza, bo on reaguje nawet na literą, czy dużą ktoś napisze, kapłan czy małą. Jak baba się spojrzy, jak się przy nim zachowa, ma w sobie tą pewną taką drażliwość na punkcie swojej osoby. A Skalik, no powiedział, przywitał się z nim, bo brał mnie, ale Skalik kazał mu się przesunąć o dwa miejsca i on musiał komuś ustąpić, przesunąć się o dwa miejsca. No to jak to później ktoś filmował i on wieczorem po powrocie to wszystko oglądał, to ja myślę, że się w nim wszystko zagotowało. Stąd ten wybuch, no w takie wielkie święto Matki Bożej. No nie ma przypadków. Niech pan zobaczy. 8 września wyrzucano go z Wronieckiej. Pogardził wtedy Jagodą, którą mu wysłałam. Pogardził. Ośmieszył ją, wyzwał ją i tak dalej. No i zatoczyło się koło, rok czasu, 8 września,
roku następnego płaczesz, Woźnicki. Bo nawet tą jagodą, nawet niewierzącą, nawet i modliszką, jak to nazwałeś, nie trzeba było gardzić, bo ona tam z serca poszła cię bronić. Jaka jest, to jest. My się nie musimy zgadzać religijnie, lubić, ale dziewczyna poszła. I z czym, i jak ją traktowałeś? Także gardziłeś pomocą, podlizywałeś się niewydrapanemu. I teraz to wszystko się przewróciło przeciwko tobie. Pani Janno, Pani Janno, powiedział po tym zajściu, że on jest od Boga. Po przeglądnięciu, po przeglądnięciu materiałów, uznając, że nie dostał zapłaty szosnkowej, srebrników, ty gnido jedna, nagle wszystko mu się odmieniło. Bo tak było pięknie chwalone to czosnkowe przedstawienie. Ty ściero jedna, ty. Pani Jano, spawiuje się. Niech pani kończy, bo się spawiuje. Niech pani kończy, bo się spawiuje. Pani mówi od razu. Po prostu ten to coś nie zasługuje w ogóle na to, żeby się nim zajmować. Rozumie pani? Ściero ty jedna. Ty. Dla mnie to jest naprawdę ważna chwila. No ja jakby nie było, to na to patrzyłam 7 lat. I teraz, jeśli już robimy, no to chwilę jeszcze to coś tam spróbuję z tego galimatiasu zrozumieć, bo zrobił się ogromny galimatias. Ale co tu rozumieć? Pani Jano, niech mi pani powie, co pani jeszcze chce zrozumieć? Zrozumieć? Nie chcę zrozumieć, bo ja już zrozumiałam wczoraj. Ja wiem, no ale to po co dyskutujemy? Po co dyskutujemy? O tym gównie. To jest gówno. Normalne, wie pani co, naprawdę. Różne rzeczy widziałem, ale czegoś takiego to ja się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. Kim on jest, to ja go sklasyfikowałem w wcześniejszym programie, bo to jest kontynuacja. Ale żeby do tego stopnia, to wie pani co, nie ma określenia dosłownie na tego gmiota, ale nie ma określenia. Jezus, człowieku, ty się w ogóle nie wstydzisz wyjść na ulicę? Ja już nie mówię, że w sutannie. W ogóle to jest coś nie... I ty jeszcze śmiesz mówić tak, tak, nie, nie? Ty te słowa powtarzasz, biblijne? Gdzie ty jesteś zaprzeczeniem samego siebie? Półgłówku totalnym? Spawiuje się pani Janno, niech pani kończy. Trochę się z tego pośmiać. No musimy już skończyć tak żartem. No to, że się Woźnicki popłakał, to nie znaczy, że my mamy się też popłakać za chwilę albo zwymiotować. No skończymy to może na wesoło przy dzisiejszym święcie. Bo jednak myślę, że ma to jakieś znaczenie. Od 8 września do 8 września minął równy rok. No i niestety tak się kończy wielowektorowe gadanie, księże Woźnicki. Prawda musi być zawsze jednowektorowa. Jak jest wielowektorowa, to jest żadna. To jest żadna. I ta wielowektorowość tu się objawiała właśnie w tym, że jednego dnia tam uszczypnął trochę, drugiego nachwalił. I to, co mówił wczoraj, to, co mówił na tym panie Wojtku, że właśnie jak się powie dużo złego, ale powie się za, to i tak ludzie złapią za. No także to wszystko wczoraj wyjawił, jaką techniką działał, a dzisiaj się świat zawalił po jednej nocy. Czyżby nie było telefonu od pana Ryżobrodego? Nie ukorzył się pan Ryżobrody, nie powiedział Woźnicki, nie przejmuj się, dogadamy się, równy jesteś gość, jeszcze nasza współpraca będzie. Nie odezwał się ani pan Skalik, ani nikt z Konfederacji. Olszańskiego nie przysłali na koniu, no księże Woźnicki. Zostały księdzu tylko te głupie blondynki i stare głupie baby. Boże, stare głupie baby. Także panie Wojtku, ja już się tym nie denerwuję, pan widzę bardziej, natomiast... Nie denerwuję się, pani Janno, obrzydzenie mnie bierze. Pani Janno... No ale to jednak jest właśnie... Obrzydzenie mnie bierze. Ja mam jakiś rodzaj ulgi, czuję. No to całe szczęście. Nie rusza mnie to już. Mnie, wie pani co? Ja naprawdę mam trochę doświadczenia życiowego. I szczerze mówiąc, takiej opcji nie wziąłem pod uwagę, że do tego stopnia można siebie zrobić potrójne ścierwo. Ja w życiu bym nie pomyślał. Poszedłeś za tym cielcem,
A teraz zaczynasz płakać, że nie dostałeś srebrników? Ty ściero jednak. Wczoraj zabraniał braci obrażać. Wszyscyśmy bracia. Tam kobieta wspomniała o Wałęsie, że był, no to Wałęsa tylko, ale to też tak, tak, tak. A dzisiaj nawet nie tylko, że taki jak Wałęsa, ale nie porównuj, nie ma co porównywać go z Wałęsą. Nie ten wymiar, to wymiar JP2 heretyka. Wczoraj trzeba było tak krzyczeć. Wczoraj. Prosto i wyraźnie. Ja już nawet bym zrozumiała, jakby poszedł na ten film i po tym filmie wykrzyczał panie Wojtku to, co wykrzyczał dziś. On dokładnie, pani Janno, on dokładnie wie, pani Janno, jeszcze raz powtarzam, on dokładnie wie od samego początku, kim jest ten Boże. To jest po prostu tylko i wyłącznie on sam w tej głupocie totalnej, w tym omotaniu, nie wie co gada, więc, znaczy wie co gada, w sensie takim, tylko nie potrafi tego opanować, ten szczur, ten to szczur. Jaki błąd, pani Janno? Jaki błąd? Przepraszam najmocniej. Zwyczajnie nie dostał zapłaty. Pracował dla niego i nie dostał zapłaty. Naprawdę, pani Janno, tu więcej nie można nic innego dopisać. No, najgorsze, najgorszych ścierwo, jakie może być, rozumie pani? Nie wiem, czy to jest. Bo jeszcze nie dostał zapłaty i jeszcze za to płacze. A na co liczyłeś? Ambitnego dążenia jednak, że walczył o ten kościół z tym kościołem posoborowym. No i wczoraj to nie widział nic złego w tym, że Braun nie walczy właśnie z posoborowiem, a przecież się za jedną noc nic Woźnicki nie zmieniło i nie krzyczałeś, a dzisiaj krzyczysz, że nie walczy. No po prostu jedna wielka aberracja, tak można to powiedzieć. Co się takiego stało w tą noc, że zupełnie inna narracja jest, nie wiem. Tak jak ja mogę sądzić tak na chłodno, panie Wojtku, że liczył jeszcze na telefon od tych ludzi, że jeszcze ktoś tam się skontaktuje, że go może przeproszą. Ja myślę, że tak mogło być. Ja myślę, że tak mogło być. Nie jest to może kwestia zapłaty, ile olania go, naprawdę. Pani Janno, mówiąc o zapłacie, mówię o przynależności, tylko i wyłącznie, on zwyczajnie go olał, nic poza tym, a ten nie ma w sobie idealizmu, bo nawet jakby szedł w zaprzaństwie, to by się tak nie zachował, pani Janno, jak on, ponieważ wykonał dla niego czosnkową robotę i został potraktowany po czosnkowemu, wszystko. Czyli, mówiąc krótko, wystawiony do wiatru. A od samego początku, od lat, wie dobrze, dla kogo pracował. Rozumie pani? Od samego początku, bo niech pani poczeka. Bo to jest wynikiem, ta cała noc, jego przemyśleń. Rozumie pani? I on teraz dokładnie pokazuje, kim on jest. Bo wyszedł z siebie ze złości. A przez tyle lat mu dupko lizał. Czy rozumie pani, jaki to jest rząd ścierwa dla ludzi honorowych? Dla ludzi honorowych? Panie Wojtku, dostał tak w tyłek takiego kopa od Ryżobrodego i jego ludzi, że przez tego kopa w tyłek wzruszył się rozum. Zaczął działać rozum. O, księże Woźnicki, trochę za późno, trochę to już za późno. Ale może jeszcze, ale panie Wojtku, ja to robię z pewnych powodów teraz to, co robię. Robię sobie komedię i niech mi pan zaufa, wiem po co to robię. Dobrze. Pan mówi swoje i niech pan mnie nie prostuje, panie Wojtku. Bo moja metoda jest taka, jaka jest. Ja to muszę obśmiać. Proszę bardzo. Proszę się tak nie załamywać. Jeszcze Ryżobrody zadzwoni, jeszcze się nad księdzem pochyli,
Jeszcze liścik pachnący różowy albo niebieski przyśle. Niewykluczone. Oczywiście biorę to pod uwagę, bo tam żygi, pani Janno, bo tam żygi się zżera po kilka razy dziennie. Więc proszę nie upadać na duchu. Absolutnie. Tylko modlić się, ale postawić sobie na ołtarzu podobiznę, bo to jest Boże już dla Polaków, więc gaśnicę sobie postawić na ołtarzu, proszę księdza, i modlić się, a na pewno Bożek Ryżobrody wysłucha. Za jakiś czas wysłucha i przyjedzie. Przytuli, przebaczy i przecież bracia. No to się toga, bracie. Cierpliwości, bracie, wierzę. Cierpliwości, bracie. Tak, ja wiem, że to jest trudne, bo z bliźniakiem taka trudna jest relacja i trudno się księdzu dogadać, ale co to bliźniak, krewny, ale taka dusza, taka religijnie dusza pokrewna, to jest więcej niż dusza brata rodzonego bliźniaka. Więc naprawdę nie upadać na duchu Woźnicki, nie upadać. Jeszcze wszystko przed księdzem. Jeszcze ksiądz dostanie nominację i to najwyższą. Na kapelana tych objawień Gieczwałckich. No tyle się ksiądz nachodził. No to przecież się należy. Ktoś to zauważy. Jeśli nawet nie sam Ryżobrody, to jego ludzie docenią. A bo tutaj coś powiedział Marta Czech, czy mnie to mówi dobrze to nazwisko, że to jest ta działaczka obrona? Tak, to jest tak, to jest, no to jest ta no, pani sekretarz Konfederacji. To się dowiedziałam. Korony Polskiej. Że to się dowiedziałam właśnie, że to była jego studentka. I dlatego się odsunęła od niego, poszła za hienami. Czyli ksiądz znał niejaką pannę czy panią Martę Czech. A kogo on nie zna, pani Janno? On wszystkich tam znał. On wszystkich tam znał. Ale to nie, to była jego studentka w tym wymiarze tutaj, więc jakaś tam bliżej go znająca osoba, która jakieś tam relacje z nim miała i poszła za Ryżobrodym. No, także wszystko tu fajnie po kolei, ja tu spunktowałam, ale naprawdę proszę księdza, ich talenty przerastają twoje talenty, słusznie ksiądz ma rację. My to dawno wiemy, że te talenty niewydrapane przerastają Polaków, dlatego Polska jest po linii. A ksiądz tego nie wiedział? No to się dowiedział. No, także po co ta cała farsa? No właśnie, po co ta cała farsa? Tak trzeba było krzyczeć w tym lesie, drzeć się wczoraj na cały las. Echo by niosło to, co dzisiaj na kazaniu ksiądz wykrzyczał. 10 minut prawdy o sobie, o swojej niemocy. No cóż, panie Wojtku, smutne to, ale i zarazem śmieszne. Jakie to smutne, pani Janno? Wcale nie smutne. Jest to czysty realizm. Judorealizm, w którym partycypują tego typu ludzie, mający później pretensje, że za mało dostali. Wszystko na temat. Dziękuję pani Janno. Kończymy, bo to miało być króciutkie, a już jest 40 minut. Uważam, że nie ma sensu poruszać już tego gmiota. On już swoje zrobił. Poczekamy teraz tylko, jak z powrotem wróci do własnych żygowin. Dziękuję bardzo pani Janno. Dziękuję bardzo. Panem Bogiem. Dziękuję.